No hej. Gratulujemy Rytin wspaniałego rana z Risk of Rain 2. Ja jestem Nioru, wasz obecny czytający. Chciałbym wam powiedzieć o nadchodzących ranach. Jeszcze dziś na GSPS-ie. Za chwilę Haz of Slits of Rogue. Tak, już teraz wiem, jak czytać to słówko Rogue. Tu mam takie bardzo ładne podsumowanie jego rana. Ale jak to nieudany... A nie, czekaj, to nie ta gra, kurde, gdzie ja mam te papiery, które... kluczyki do Volkswagena, to nie to... A, dobra, mam. Już za chwilę, Haz of Slits of Rogue, Pacifist, Normal, Seedless, No SSAA. Nigdy nie zgadniecie, co można w tej grze robić. Serio, obejrzyj, zrób to dla Hazo, please. A następnie Kyrzy w Crypt of the Necrodancer Candace Any Percent, czyli kącik sourpleasowy, czas zacząć. Zwłaszcza jak wpłaciliście na cel. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za wszystkie dotacje do tej pory i pamiętajcie, żeby wpłacać więcej, a zwłaszcza na jeden run. Pamiętajcie jedno słowo, jak ten mówił, Cuphead. Integracją z Twitchem, tak więc mam włączoną już teraz od tego momentu integrację. Będziecie mieli 30 sekund na to, żeby wybierać, jakie specjalne utrudnienia będę miał co trzeci level w grze. Prawdę mówiąc, nie jestem jakoś wybitnie przyzwyczajony do komentowania tej gry po polsku, ale mam nadzieję, że sobie jakoś super poradzę. Gram na tak zwanym speedrun mode standardized, czyli takim oficjalnym modem, na jakim trzeba grać, jeżeli się speedrunuje grę. I kategoria, którą gram, to będzie tam no SSA, pacifist, coś tam, percent, nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że nie mogę nikogo zabić, nie mogę grać ze specjalnymi postaciami. No i tam takie będą bariery, żeby gra się stała trudniejsza, ale tak naprawdę nieco bardziej konsistent. Mam nadzieję, że mi run nagle nie padnie. I timer może się wystartować za 3, 2, 1 i go.
Tak więc, o czym chodzi w tej grze? Tak naprawdę jest to takie jakby miasto, którym rządzi major, ale ten major nie bardzo pasuje ruchowi Resistance, który żeby być w stanie, no wiecie, obalić obecną władzę, samemu stać się majorem, a później być następnym majorem, przeciwko któremu obróci się Resistance i tak dalej, i tak dalej. I tak trwa cykl. Na tym to w zasadzie polega. Tak więc to RNG, które dostałem już teraz z levelami, nie jest, prawdę mówiąc, jakoś bardzo przyjazne. Klasa, którą gram, to doktor. Moi rodzice zawsze chcieli, żebym został lekarzem, tak więc tu będę lekarzem. Tak naprawdę to, co zyskuję, to taka super zdolność, że jestem w stanie, tak jak tutaj teraz tego ziomeczka, uśpić moją chusteczką z chloroformem. Tak więc nie muszę się narażać na to, że on mnie zauważy, nie muszę też ryzykować, że kogoś zabiję, tak więc mogę sobie po prostu pozbyć się wszystkich NPC w domu. Znaczy w domu, w tym budynku. A, miałem nadzieję, że ten ziomeczek mnie nie zauważy, ale w razie czego, jak jest taka sytuacja, że nie mogę go już uśpić, bo gościu ma na mnie agro, to mogę po prostu go uspokoić takim moim tranquilizer gun, moim tam uspokajaczem, więc tylko 10 sekund trzeba mu dać, kolega zaśnie, mogę wziąć przedmiot, dziękujemy. Dobra, pierwszy quest, drugi, następny. Neutralize, dobra, to będzie proste. Tutaj widzę po nikach, że nikt poza barmanem nie jest właścicielem tego budynku, więc mogę go po prostu uśpić, każdy się tylko zdenerwuje. Dziękujemy, dobra, wezmę sobie pieniądze, uzupełnię sobie tranquilizer, w razie czego, bo mam trochę kasy. Easy, dobra, to jest pierwszy level. Minuta 15, to nie jest jakoś bardzo źle, prawdę mówiąc, więc może być. Dobra, następny, let's go. To, czego muszę pilnować na... O Jezu, nie było gorszych. Dobra, bo za każdym razem, jak dostaje się level, to wybiera się perki, ale dostałem same słabe perki, więc dobra, będę musiał sobie jakoś radzić, żaden problem, więc wszystko jest super. To nie tak, że jeżeli będę miał słabe RNG, to run może umrzeć, ale nie, ja jestem tak dobry w tegel po prostu, że to się nigdy nie dzieje. Tylko ewentualnie dwa razy dzisiaj na, nie wiem, 7 prób, więc powiedzmy, że jest całkiem okej. Dobra, tak będzie szybciej, jak odejdę kawałek i przeteleportuję się do niego, bo wtedy gra posadzi mnie przy wejściu. Ale super speedstrat, dobra, dziękujemy, 10 sekund oszczędzone. Teraz ten facet tu będzie chodził tylko w kółkach, to mogę zrobić tak, że tutaj jest słodkich snów, dobra. I przejdę tyłem, żeby tylko przenieść tego, żeby uśpić tego złodzieja, wziąć do niego rzeczy, które muszę i... Dobra, easy. A nie, to było neutralize. Dobra, nie take item. To nieważne, bez różnicy. Teraz wyjdę sobie tak, nie będę niszczył komputera, bo zniszczenie komputera co prawda wyłączyłoby tu całą elektronikę, ale jednocześnie robi hałas, więc nie ma sensu. Tutaj retrieve item od doktora. Dobra, są dwa sposoby na to. Mogę go albo uśpić, albo zabić, albo przekupić. Ale no, skoro on już śpi, to tutaj zrobimy sen 2.0. Niech tylko zaśnie. Dobra, sen 2.0, dziękujemy. Easy, możemy iść. Tu jest celomatic, to przy okazji sprzedam sobie jakieś bronie. Niech będzie to i niech będzie zapalniczka, nie potrzebuję tego. A warto zawsze trzymać jakieś wolne miejsca w EQ, żeby być w stanie dostawać nagrody za questy, które przydają się dużo później, tak więc pilnuję tylko tego, żeby mieć wolne miejsca w EQ, żeby być w stanie tutaj, muszę tylko ich wydostać z więzienia. Dobra, to zrobimy tak, otwórz drzwi. Oni tu się zdenerwują, ale to nieistotne, jak ktoś zginie, to nie moja wina, to nie mój kill, tak więc mogę się po prostu przeteleportować, jak tylko stracę agro. Dziękujemy, następny level. Easy. Dobra, tak naprawdę mógłbym poszukać banku. O Boże, nie było gorszych? Dobra, niech będzie to. Przynajmniej run będzie bardziej konsistent. A teraz czas na was. Macie 30 sekund, żeby zagłosować na to, żeby albo mnie gonił szlam, albo robot zabójca, albo w losowych miejscach, żeby spadały bomby na mapę. Taka podpowiedź. Bomb dropping w sumie ułatwia mi grę, chyba że naprawdę o coś nie zadbam. Tak więc dziękuję bardzo, super, consistent run, tak jest dobrze, tak jest dobrze. Tak naprawdę bomb dropping i killer robot oba to są takie w miarę ułatwienia. Bomb dropping jest jeszcze łatwiejsze, killer robot jest taki, trzeba troszeczkę naokoło grać, powiedzmy, ale nie jest jakoś w miarę źle. Więc dobra, bomb dropping, niech będzie. Tak naprawdę co to oznacza? To, że w dowolnym miejscu, gdzie będę, to gdzieś w okolicy mojego ekranu spada po prostu bomba. Tylko że to miejsce jest całkiem widoczne, bo pojawia się takie jakby światełko, które dokładnie pokazuje, gdzie ona będzie. Tak więc na tyle mi to ułatwia grę, że czasami to potrafi wysadzić elektronikę, albo NPC, albo jakichś tam innych ludzi, którym muszę się pozbyć. Tutaj taki trik, będę spamował moją super abilitkę, jak tylko on się obróci, to dobranoc i dobra, mogę iść dalej. No więc te bomby mi to, prawdę mówiąc, jakoś bardzo nie przeszkodzą, ale... No cóż, no cóż. Powiedziałem, że bomb wzrok mi pomaga za późno, to prawda, ale tam nie było w sumie jakichś takich, które by mi wybitnie uprzykrzyły grę, więc nie jest jakoś bardzo źle. Tu mi może ewentualnie trochę uprzykrzyć, bo tego gościa też musimy uśpić, tak? O, dobra, łatwo. I teraz destroy. To może być źle. Bo jak mi się nie uda dobrze tego zrobić, to... dobra, może być. To w takim razie muszę teraz zniszczyć ten generator, dopóki żadnego NPC nie ma w pobliżu niego, bo tylko wtedy nie zaleci mi killa. Easy! Dobra, łatwo. Accuracy mode przyczepię do tranquilizera, może być. No i całkiem nieźle, myślę, że całkiem nieźle. Dobra, tak więc widzicie, to był wasz wybór, nie moja wina, nie moje kille. Easy. Prosta, prosta sprawa, co by tu wziąć. Laser Survivor to dobry wybór, ale Nibblefingers to mądry wybór. Tak więc jest okej, będę szybciej był w stanie
robić jakieś rzeczy typu psucie elektroniki, albo otwieranie drzwi wytrychami, albo łomem, takie bajery. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Fajnie było, żebym odkrył questa, dobra, że muszę się przeteleportować do wejścia. Easy, dobra, mam maskę przeciwgazową, która nie jest jakoś super pomocna, ale zawsze to jakiś armor. Muszę się popozbywać jakichś rzeczy, typu bomba czasowa, która jest droga bardzo, więc fajnie, żebym ją sprzedał. Co ja tu muszę zrobić tak właściwie w tym budynku? A, tu jest neutralize. Dobra, to ja może zrobię tak, że tu uderzę. Uśpię jednego kolegę, drugiego tranquilizer. Dobra, poczekam 10 sekund, quest sam się zrobi. Easy. Mogę na niego podmuchać, jak mnie będzie gonił. Dobra, wszystko ładnie. Teraz tutaj przyciski. Oto są dobre przyciski tak zwane, bo są dobre przyciski i złe przyciski. Mam maskę przeciwgazową, więc nie martwię się o to, że mnie ten gaz tutaj pomęczył. Ale tutaj kolego, o, gdzie idziesz? Potem on wiem, że będzie sprawdzał obiekty, ale nie wiem które. Dobra, mogę zrobić tak, że wcisnę ten przycisk i za 20 sekund quest się sfejluje, czyli tak naprawdę będzie dalej... No nie będzie zaliczony, ale pozwoli mi przejść dalej, więc dobra, tutaj sobie tylko czekamy na 20 sekund. Bo oczywiście, chociaż w sumie, o dobra, lepiej będzie tak, efektywnie wykorzystam czas, jak sprzedam to, pistolet, kij baseballowy i to chyba wystarczy, dobra. Czyli teraz jeszcze jakieś 10 sekund, quest sam się zrobi, nie zrobi i będzie okej, okay, będzie okej. Okay. Dobra, mission failed successfully, idealnie, dobra, pięknie, kill zero, wszystko idzie tak jak powinno iść. Tor 2 na 2, tak więc jeszcze jeden, będziecie mogli głosować, nie będę mówił na co, żeby sobie nie utrudniać gry. Przy 5-3 jest taki jeden, jedno utrudnienie, którego bardzo bym nie chciał dostać, bo praktycznie czyni level prawie niemożliwym, ale i tak sobie dam radę, nie martwcie się, nie martwcie. Oczywiście nie powiem, który. Nie no, może powiem, jak ktoś donate'a da na przykład, to powiem wtedy, tylko wtedy. Retrieve item, dobra, ten kolega tu go nie widzi, więc robimy tak, pyk. Odbieram, co? O, nie chciałem zrobić hałasu, kolego, ale spokojnie, on tylko śpi, dobra. Kiedyś tam mnie przestanie gonić, nieważne. Nic się nie stało, wszystko pod kontrolą, tylko 20 HP w plecy, może być. Wejdę sobie tutaj. Co ja tutaj muszę zrobić tak właściwie? Dobra, najpierw uśpimy tego. Nie wiem, kto tu jeszcze jest. O, jeszcze ten, dobra, to uśpię też tego i wtedy jedyny, który zostanie, będzie tam z zamkniętymi drzwiami, a nie jeszcze tutaj. O, dobra, to muszę naokoło. Nie ma sprawy, też z drugiej strony tranquilizer pewnie będzie szybszy, ale jeszcze z drugiej strony chciałbym zachować parę jego charge'y, więc robimy tak. Teraz ten kolega, mimo że kamera się odezwie, nie odezwie, wow, nieźle. Dobra RNG. To i tak by mnie nie zauważył, bo jest z zamkniętymi drzwiami. Dopiero teraz drzwi mu otworzę. Niech on podejdzie tutaj, tylko nie wiem, którą stroną pójdzie. O, tam. Easy. Dobra, ładnie. I teraz mogę sobie po prostu wyjść, cała elektronika padła, więc nie muszę się niczym przejmować. Ostatni quest na ten level. Fajnie było, żebym w śmietniku znalazł kamień, ale gra nie da mi oczywiście kamienia, bo po co miałaby mi ułatwiać grę, no przecież nie o to chodzi. Tu jest taki alarm, dobra, to zrobimy tak, ten kolega tutaj niech uśnie. Ja rozwalę komputer, teraz ten kolega pójdzie do niego. Zobaczy, co się stało, ewentualnie padnie po drodze. No nie no, chodź, chodź, tutaj. O, 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 o. Tak to się robi, dobra. Idealnie. Nie muszę się niczym przejmować, muszę tylko wyjść z levela. Dobra, ładnie. Póki co, jak każdy level poniżej 2 minut, no to nawet nie będzie tak źle. Slippery target to pewnie będzie najlepszy wybór w tym przypadku. I teraz czas na was, jest Warzone, Shifting Status Effects i Riot. Czyli Warzone będzie dosłownie wojna na ulicach. Riot to zamieszki, wszyscy na ulicach poza plicą są agresywni. To nie jest aż takie trudne. Najtrudniejszy jest Shifting Status Effects. Słuchajcie, już 14 głosów na Riot, przepraszam, o, przykro mi, o. Shining Status Effect niestety najtrudniejsze, bo to może mi tak po prostu zabić rana, jeżeli pomniejszy mi kogoś, to jest obok mnie i ja go zdepczę przez przypadek. Ale nieważne, niech będzie Riot, niech będzie Riot, łatwy. Dobrze, dobrze. Jest super. Nie no, wiecie, mi to pasuje, nie? Mi to pasuje. Rigged, no ja wiem, ja tu wszyscy, tak naprawdę ci wszyscy, którzy pisali 3, ja im wcześniej zapłaciłem 5 zł. I oni teraz głosują. Dobra, no właśnie, zapomniałem, że Riot jest. No patrzcie, a dobra, niech on tu mnie goni, nic się nie stanie. Wszyscy tutaj się pomordują na ulicach, poczekam, aż im się amunicja pokończy. Nie jest w sumie tak źle, dopóki trzymam się w jakichś tam bocznych uliczkach. Czasami może być całkiem chaotycznie, ale no, 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 jest dobrze, jest dobrze. Wszystko pod kontrolą, jak widzicie. No, no, no. Jest dobrze, dobrze jest. O, dobra, tutaj pan policjant porządku pilnuje. Wolałem w razie czego użyć tej apteczki, żeby potem nie było. Dobra, oni może nie zauważą, że tu wchodziłem. Dobra, łatwo. Oczywiście, że nie zauważyli. Tak miało być. Dobra, ten kolega tutaj uśpię. O, kwas. Niech będzie, to chyba lepsze niż cokolwiek innego. I teraz tak, tych kolegów nie mogę uśpić, bo mają maski przeciwgazowe, to oczywiście nie poczują chloroformu, więc zajmę się nimi tranquilizerem.
Ty mi w sumie muszę zrobić dokładnie tak samo, że on zobaczy, co ja robię. Uaktywni mi alarm, tamten kolega nic nie zrobi, bo to on odpalił alarm, więc się nawet tym nie przejmie. Tutaj w razie czego rozwalę to, że mógł sobie uciec. Dobra, już prawie by mnie walnął tym toporem, a to niezbyt fajne dla mojego HP, więc no powiedzmy, że jest okej, okay, jest bardzo dobrze. I ten kolega tutaj też nie może spać, więc poczekam, aż sobie zrobi tu patrol w drugą stronę. Przycisk, easy. Rate of fire założę na tranquilizer oczywiście. Dobra, i mogę stąd wyjść. Fajnie było rozwalić ten komputer, teraz muszę poczekać na tę zgniatarę. Chociaż może nie. O, no fajnie, 24 za darmo, easy, tak miało być. To było zamierzone, żeby run wyglądał na trudniejszy. Nie wiem, czy zauważyliście już. Puk-puk. To nie jest za dobry puk-puk, bo ten kolega jest akurat najprostszy do zabicia, ale dobra, dobra, niech będzie. O Boże. Spam. O! Dobra, może być. Teraz on pójdzie tu. Nie zauważył mnie, easy. Ale ten mnie kolega tu zauważył. Ja go w sumie podpykam trochę. Dobra, w sumie zapomniałem, że mam tego Leaf Blowera, to mogę sobie po prostu odpykać wszystkich, którzy mnie denerwują. Tylko muszę uważać, żeby nie wepchnąć ich na beczkę, bo jeżeli wepchnę ich na beczkę, to wybuchną i dostanę killa. Dobra, easy. Łatwo. Łatwo. Oczywiście killi zero. Amaudit to jest dobry wybór, no niech będzie. Wolałbym ten Endurance, bo już to jest taki w miarę consistent, ale dobra, nie tak źle, nie tak źle. Okej, dobra, killi, jak widać zero oczywiście, bo jestem tak dobry. Teraz tak, tutaj fajnie było, że puk-puk się ten kolega. O! O! Ale dobrze, dobra, idealnie. Teraz tutaj muszę poczekać 5 sekund. Coś muszę zrobić w tym budynku, jeszcze nie wiem co, nie sprawdziłem nawet. Fajne w tym speedrunie Streets of Rogue jest to, że czas się zatrzymuje, kiedy otwieramy mapę, więc możemy sobie po prostu na spokojnie podejrzeć, co mamy do zrobienia. Dobra, oni tu nawet nie widzieli, że byłem. A, już idę, nie ma sprawy. Zrobiłem wszystko, co musiałem. Ten level jest trochę upierdliwy, bo mamy do roboty, mamy do czynienia z kanibalami, którzy są, mają na nas instant agro, chyba że mamy perk, tak więc nie jest to zawsze za łatwe. Mam kamień. O, mam kamień, normalnie godlike RNG. To jest niesamowite, co się dzieje w tym ranie po prostu. Ja jednak kocham tę grę, bo ona kocha mnie też, więc myślę, że jest dobrze, naprawdę. Teraz tutaj pewnie albo będą goryle, albo kanibale. Kanibale, oczywiście, żeby było trudniej, nie? No bo po co sobie ułatwiać grę, nie? Dobra, więc teraz tak. Jak ja mam to zrobić sensownie? Retrieve item od tamtego. No dobra, on jeszcze nic nie słyszał, bo ten nie uderzył nawet, więc może... Może? Nie, dobra, nie wyjdzie. Dobra, to teraz wiaterek. Poczekam, aż wszyscy zasną i sobie po prostu będę uciekał. Bo oczywiście mógłbym go strzelić tranquilizerem dwa razy, żeby uśnął szybciej, ale nie chcę do niego marnować za dużo amunicji i ta amunicja kosztuje, więc po prostu skorzystam z Leaf Blowera, więc będzie tak o tyle prościej. Rzadko kiedy używam tej broni, a zapomniałem, że jest tak dobra. Easy. Dobra, mam dwa kamienie, tak więc to się bardzo przyda. Szczególnie potrzebuję tak naprawdę tylko na ten chapter. Chapter floor trzeci to jest jedyny floor, w którym można dostać questa, że trzeba zniszczyć beczki. O, dokładnie tak jak tutaj. I w przypadku doktora nie ma żadnej innej opcji na to, żeby je zniszczyć, jak rzucić kamieniem. Kolego, ale tu proszę pana do spania. Powinienem spojrzeć, czy te krzaki się trzęsą, bo chciałem podejść do Silomatika, ale RNG jest bardzo dobre. Więc kupię sobie trochę, o, tranquilizera, żebym miał. Tak, na zapas, kolega zasnął. Idealnie. Czy tu ktoś wyskoczy? Nie trzęsie się krzak, poza tym tu są żołnierze, więc oni mi pomogą. Puk, puk, nikogo nie ma. Dobra, nie chcę robić hałasu, niech już będzie ten wytrych. Nie mam pojęcia, czy jakiś NPC się tu nie ruszy, ale dobra, najpierw zajmę tym tutaj. Panem w okularach, dobra, coś do otwarcia jest? Destroy. Dobra, zrobimy tak. Nie słyszałem żadnego NPC, dobra, więc pewnie będzie ok, jak po prostu sobie podejdę. Tutaj tylko on był? A nie, jeszcze on. Ale dobra, on tutaj się tylko striggeruje, bo usłyszy hałas, ale zdąży uciec, więc będzie łatwo. Dobra, teraz tutaj. Do zniszczenia dwa generatory, dobra, okej. To muszę tutaj uśpić wszystkich, bo inaczej jak będą tylko słyszeć hałas, to od razu będą podchodzić do generatorów. Jest duża szansa, że po prostu zginą od wybuchu, więc muszę to przemyśleć. I zrobię to tak. Że jeden zaśnie tutaj. Teraz muszę pilnować, żeby ten drugi nie zauważył jego ciała. A teraz, żeby nie zauważył mnie, jak zauważył ciało? Easy. No normalnie pięknie. A teraz ten ostatni, on też zobaczy ciało przez okno pewnie. O, dobra. Okej, okay. Łatwo. Przynajmniej dobrze, że mam hełm, tak szczerze. On całkiem daje całkiem dużo rezista na obrażenia, więc może być. Ta ściana się nie rozwali od wybuchu, więc jestem w miarę bezpieczny. Ten gościu ma klucz, to bym wyrzucił pistolet, wziął klucz, otworzył drzwi. I możemy się teleportować gdzieś tam bliżej. Oczywiście, kanibale, tak. Jest na to za to bardzo prosty sposób, który wygląda tak.
Oni obaj będą teraz do mnie przyjaźni, użyję sobie tego itema. Puk, puk, dzień dobry, dobra. Będą przyjaźni tylko na czas, żebym tu wszedł oczywiście, nie? Nie na cały czas, więc to jest o tyle okej, okay, żebym sobie w stanie na spokojnie wejść do budynku, nie zużywać tranquility. Zara kolego, ale spokojnie, nie ma co się gorączkować, tu on mnie nie lubi za bardzo, ale dobra, będzie dobrze. Easy, oczywiście, jestem po prostu za dobry w tę grę. Co będzie mądrym wyborem? Teleport happy pewnie, że mógł się teleportować wszędzie. I teraz macie, chcecie najtrudniejsze? Najtrudniejsze będzie bounty. Zombies będzie takie całkiem trudne, ale to będzie taki powiedzmy prostszy riot. Uz będzie po prostu się rozprzestrzeniał, ale dla speedruna to nie robi żadnej różnicy. Bounty polega na tym, że losowi przeciwnicy będą po prostu mogli na mnie nagle złapać agro i strzelać do mnie z shotgunów albo bić toporem, takie bajery. Że nie będziemy widzieć, kto nas nie lubi, ale po prostu nagle się okaże, że o, ten jednak nas nie lubi i zacznie nas po prostu bić, tak więc to jest takie dość trudne i może mi zabić rana, jeżeli nie ogarnę, co się dzieje. Ale ja zawsze ogarniam, co się dzieje, bo jestem po prostu za dobry. Dobra, 3-3, lecimy. Przynajmniej mam nadzieję, że bounty nie będzie później, bo tutaj jeszcze nie jest aż takie złe. I nie, to nie jest relic, to naprawdę był najtrudniejszy z tych trzech, prawdę mówiąc. Tak więc widzicie, robię to specjalnie dla was, specjalnie GSPS, na potrzeby GSPS-u. Dobra, oni i tak zawsze będą agresywni, ale mam taki sposób, że zrobię... No nie miałeś się teraz obrócić! Bo chcę zrobić to tak, że jak on się tylko obróci w inną stronę, o, to wybije szybę, ten drugi nie usłyszy. Neutralize, dobra, easy. Tu są gangsterzy, więc oni tam się nie lubią nawzajem, bo noszą inne kolory, więc po prostu będą tak... O, ten shopkeeper fajnie burzę go oprzed. Nie wiem, czy ktokolwiek ma na mnie bounty oczywiście, bo to zależy od RNG, ale no wiecie jak jest. O, tu jeszcze kijek podniósł. O, dobra, sell. Co mogę sprzedać? Topór, shotgun, machine gun, skórkę od banana. Takie wiecie, bajeranskie przedmioty. Rescue. O, dobra, na to będzie prosty sposób. Wiecie, bounty nie jest problemem, jeżeli żaden NPC mnie nie widzi, ale teraz problem jest taki, że tego kolegi muszę się pozbyć, chyba że on się go sam pozbędzie. No już, ale weź go tam uderz. No właściwie nie tak, dobra, to ja go uśpię. Oczywiście muszę go odeskortować, na tym polega misja, żebym go zabił, ale dobra, easy. No może pewnie trudniej by było z tym bounty, gdyby ten shopkeeper jednak miał na mnie agro, ale po prostu wiecie. Daliście mi takie, to wiem jak wokół tego grać, ale przysięgam, zombie byłyby jeszcze łatwiejsze, bo po prostu jest za dużo otwartej przestrzeni na floorze trzecim, więc mógłbym po prostu sobie biegać gdzie chcę, a questy robiłyby się same. Dobra, jest na to mądry, jest na to dobry sposób i szybki sposób. Szybki sposób to tranquilize, on nawet nie wie co się stało i mam go niby uwolnić, ale jak zaśnie to quest się zrobi, więc dla mnie bomba. Teraz tak, tutaj co mam do zrobienia, tak właściwie powinienem sprawdzać jakie rzeczy mam do zrobienia i potem planować, ale po prostu jestem ta, ja tak pędzę szybko. Dobra, tu zrobię chyba tak, że ten tranquilizer tu nie sięgnie, ale drzwi są zamknięte, więc jak wybiję tu szybę, przejdę przez szybę i uśpię tego kolegę, to oni tu nawet nie zobaczą co się stało, bo tylko spojrzą, o, o, dobra, no śpi, okej, okay, bomba, sobie pójdą gdzieś dalej, przejdę przez szybę znowu za 15 HP, easy, dobra. No i koniec, to wszystko. Cały level, 38 sekund, ładnie. 40 w zasadzie, żartowałem. Dobra. Okej. Okej. 4-2. Jeszcze lepiej, jeszcze szybciej. Co my tutaj mamy? 3 questy? Oczywiście, że 3 questy. Dlaczego miało być inaczej, nie? Śmietniczek? Piwo w śmietniku, okej. Tutaj kasa w śmietniku. Muszę uważać i nie stać za blisko manhole, bo z nich mogą wyskakiwać złodzieje, kanibale, albo chyba wampiry jeszcze. Raz na jakiś czas, więc trzymam się w miarę z dala od tego. Free the slave, okej, dobra. Ja może zrobię tak, że tutaj kolega... W sumie, jest jeszcze na to taki sposób, że mogę EMP, wyłączyć jego hełm, oni tu mnie będą gonić przez jakiś czas, ale tam żaden problem. Kto by się martwił, że dwóch kolesi w maskach goni cię z młotami i toporami, nie? Taki tam codzienny problemik. I jeszcze jeden dołączył. No fajnie, fajnie. Tu jeszcze jeden? No nie, no co to gra? Tak bez sensu. Dobra, zrobimy tak. Easy. Zawsze wiem co robić. Szczególnie jak scrolluje się pomiędzy broniami, że czas się spowalnia, to jest po prostu cool. Tutaj kolega nie chce mnie puścić, zrobię tak. Obrócę go, uśpię. Easy. Dobra, mogę wejść. Jednak mi pozwolił wejść. Okej, okay, super. Retrieve item. Nikt nie zobaczy. Stoi za bardzo jakby... Za bardzo po bok. Po boku, więc mogę sobie go uśpić, wziąć item, pójść. Easy. Z klubu skórzanego, tak, oni zapomnieli, że skórzany klub jest dwa bloki dalej. Szybciej byłoby przez most, ale tu jest manhole, nie będę ryzykował, tu jest następny manhole. Okej, okay. On mnie zauważy. Super! Super, dobra, w sumie? Zrobimy tak. Tutaj na pewno mnie nie będzie gonił, albo przynajmniej nie przez długi czas. Ten kolega tak naprawdę nie wiem czego będzie szukać, albo do jakiej rzeczy podejdzie jako pierwszej. O, albo się zabije o to.
Znaczy, no to też jakaś opcja, okej? Okay? Niech będzie i tak, wezmę sobie tylko item ze skrzynki. To nie jest mój kill, nie mam się czym przejmować. Gorzej, że teraz straż pożarna tu przyjedzie. Na łączną. Dobra, okej, już zgasnął, to nie muszą jednak biec. Dobra, łatwiutko. Teraz co, chcecie najtrudniejsze, tak? Czy, bo teraz będzie pewnie najtrudniejsze, nie? Niech będzie Clumsiness Forgiven. Najtrudniejszy pewnie będzie Robot albo Riot. Nie wiem tak naprawdę, te trzy są takie w miarę okej, okay, prawdę mówiąc. Radiation Blast polega na tym, że on w pewnym sensie nawet ułatwia, bo nie ma nikogo na ulicach, bo wszyscy siedzą w budynkach. A robot pozwoli mi otwierać budynki, których normalnie bym nie otworzył, bo strzela rakietami, więc mogę nakierować jego rakiety na odpowiednie budynki. Więc no wiecie, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Dobra. Dobra, teraz super, to 4-3, zobaczymy killer robot, gdzie wystartuje. Będzie go widać na minimapie, więc będę w stanie mniej więcej kontrolować, gdzie on idzie i co wybucha. O, destroy generatora. W sumie to jest za zamkniętymi drzwiami. No quest się sam zrobi, dobra, zrobię tak. EMP, zamknięte drzwi, nikt nie usłyszy, jak wybuchnie to nikt nie zginie. Chyba że będę bardzo unlucky i on tam podejdzie, to go uśpię już zawczasu. Po prostu to był gameplay of the day. Teraz zobaczymy, kto tutaj wyskoczy. Patrzcie na to. Mówiłem? No, po prostu ja już wiem wszystko o tej grze. Dobra, teraz tak. O nie, on mnie nie mógł zobaczyć. Co, donacja? Tak, donacja? Tak, jest donacja. O, tak, to czytaj, ogromna. Czytaj, oczywiście. Ponieważ mamy 20 zł od Rytin z komentarzem lubię zasuwać. Bardzo dziękujemy i ta dotacja została rozdzielona na trzy licytacje. Po pierwsze, Rytin daje 4 zł na Grand Theft Auto 3 Anypercent, nowe AD i TO. Natomiast pozostałą kwotę rozdzieliła na 2 i po 8 zł leci na Cupheada, All Bosses, Regular Legacy, zmiana poziomu trudności na Expert i tak samo do Cupheada, pierwszy boss z zasłoniętymi oczami. Bardzo dziękujemy i pamiętajcie, wpłacajcie na Cupheada. Ja też lubię zasuwać i dlatego teraz tutaj zasuwam, żeby ten robot mnie nie ustrzelił jednak rakietą. Chciałem, ja nie wiem czy widzieliście, czy zwróciliście na to uwagę, ale w tamtym budynku chciałem wyjść oknem, żeby było szybciej. Ale zobaczyłem, że robot jest już naprawdę blisko, więc stwierdziłem, nie, to pewnie byłby bardzo, bardzo mądry pomysł, więc jednak tego nie zrobię oknem. Bo akurat tam był robot. Dobra, easy, bulletproof vest, to jednak sobie coś wyrzucę i go wezmę, nie? Bo kamizelka kuloodporna będzie na pewno lepsza niż cokolwiek innego, a wy co? A wy czemu? Mnie nie lubicie. Dobra, poczekam aż robot może mi załatwi sprawę za mnie. Albo pociąg? Albo pociąg? Easy, to nie mój kill. Dobra. Wszystko łatwo. Teraz tylko do wyjścia, byleby mnie nie ustrzelił. Ktoś tutaj pana policjanta nie lubi. A, dobra, mafiozo, to dlatego. To by wyjaśniało. Nie wiem, co tu się stało, nie chcę wiedzieć, co tu się stało. Nie moje kille. Easy. Dobra, łatwo. 5-1. To nie był kill. No ktoś tam, jedna osoba tam zginęła, ten drugi dostał tylko 30 damage, ma łącznie 50 HP, o ile pamiętam jako tamten NPC. Kurczę, no ale płynnie to wszystko idzie, normalnie super, gra mnie lubi dzisiaj, albo przynajmniej teraz, niekoniecznie, że dzisiaj, ale wiecie, że teraz, nie? Niedługo dostanę level, to mogę, nie muszę aż tak bardzo dbać o HP. Tego robota nie lubię, chociaż mam teleport happy, to nie muszę się o niego martwić. Jakby trzeba było pokazać wam dlaczego, to bym wam pokazał dlaczego, póki co nie jest to istotne. Ulepszę sobie perka Slippery Target za kasę. Tego nie chcę, żeby mnie widział, dobra, no masz już ten alkohol. Bo problem z robotami jest taki, że nie mam za bardzo jak się z nimi uporać, bo nie mogę ich ani uśpić, ani strzelić tranquilizerem, po prostu nic nie mogę zrobić, więc jeśli już proszą o to, żeby coś zrobić, to po prostu już to robię i tyle, dobra. I odejdź, nie, odejdź tam, kolego, nie, muszę go uśpić. Chodźcie, do mnie. Bo jeśli by wybuchł tam ten generator obok niego, to on by dostał cały damage i umarł, więc musiałem tak uratować rana. Widzicie? Prawie rany jednak zdech. Prawie zdech, ale no jestem za dobry po prostu jednak na tę grę. No, to nie było naprawdę przyjemne. To było naprawdę nieprzyjemne. Dobra, ten mnie nie lubi. O, dziękuję. O, oni tu sami się poubijali. Dobra, nie mój problem, nie mój problem. Tutaj zrobimy tak. Ja uśpię tego pana policjanta. Nie pilnuję już porządku. Tamten kolega nie wiem czy mnie zauważy, jak się obróci czy nie. Mogę chyba wejść tak po prostu, on nie będzie widział, że wszedłem. Bo co muszę zrobić, to tutaj wcisnąć te przyciski, one są na czas, ale równie dobrze mogę poczekać, czas się skończy, ale chyba szybciej będzie, jak jednak je powciskam. Tu kolega śpi, dobra. Wcisnę. Zrobię teraz tak, że wybiję okno.
Wyjdę i przeteleportuję się tutaj, easy. O! Dobra. Tak naprawdę oba perki bezużyteczne, ale wezmę już melee, w razie czego, żeby mieć wyższy knockback, jak będę go potrzebował. Dobra. Run uratowany, mogę grać dalej, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze 5-3 może pójść nie tak, no może, ale nie, no będzie dobrze. Wszystko idzie dobrze póki co, zobaczcie. To nie tak, że mam perki, które w sumie nie dają mi nic do speeda, tylko dają mi same consistency, więc w sumie to jest nawet okej, jak na maraton, muszę przyznać. Bo potrzebowałbym takie perki jak na to, że wszystkie elementy mapy są ukryte od razu, odkryte od razu na przykład. Ale no, tyle laka po prostu nie mam. Kupię sobie trochę tranquilizera i co ja muszę zrobić tutaj tak właściwie? Dobrze, na całe szczęście to nie jest kolejny generator. Ale może jest na to jakiś zdrowszy sposób. Albo i nie ma. Dobra, to zrobimy tak. Super, bardzo strzał tranquilizerem. To był naprawdę celny strzał. I teraz wydaje mi się, że jak będę naprawdę dobry, to ten kolega będzie płynął w lewo. To... O, a jednak widział. Dobra. Ale dajcie mi podnieść, ale no spokojnie. I teraz no to ma normalnie super. O, dobra, przynajmniej wybił mnie przez ścianę, to będzie łatwiej. Albo i nie będzie, bo nie mam za bardzo... Nie mam za bardzo są jak uciec, bo jest lockdown. Ale dobra, dobra, to sobie ucieknę w tę stronę. Easy. Prosta sprawa, nie mogło być łatwiej. Dobra, niech tylko lockdown się skończy. Ci już nie wiedzą o mnie nic, więc jest naprawdę dobrze. No było niebezpiecznie, naprawdę niebezpiecznie. Czy jest tu doktor? O, jest doktor. Wychylaj mnie. Nie mam kasy? Okej, okay, naprawdę. Jezu, naprawdę muszę tu uśpić po prostu wszystkich. Okej. Dobra, to teraz jest problem taki. Muszę zniszczyć ten generator, ale żeby run nie umarł, to muszę wszystkich po prostu tutaj... wyrzucić z tego lodowiska. Dobra, więc nie wiem czy zdążę, ale popróbuję. Zrobimy tak, że uśpię tego kolegę. Teraz... Jak ja mam to zrobić? O, wy mnie lubicie jednak. Lubisz mnie? Ty mnie lubisz? I ty mnie lubisz. Nie wiem jak mam to zrobić. Moment, muszę dobrze o tym pomyśleć, bo... Moment, zrobimy tak. Czy ty wy mnie wychylacie? O, wychylacie mnie i teraz weźcie jego, wbijcie. Moment, to muszę zdążyć poniżej 4 minuty. Ewentualnie mógłbym im kazać atakować generator, ale dobra. Powiedzmy, że nie jest bardzo źle. Jezus, no proszę was. Muszę zdążyć 4 minuty. Albo chociażby, żeby oni ten generator trafili przypadkiem. To nie będzie mój kill. No, już. Dobra, ty idź spać. Tak, masz. No nie, on mnie walnął przez przypadek. O Boże. Tak, deportuj mnie, no. A ja się wyteleportuję. No już mnie, ale no wydeportuj mnie. I wynocha, zostaw mnie. To naprawdę nie jest proste, przysięgam. To jest naprawdę trudne. Dobra, masz, przekupię cię. Chcesz coś? Masz, weź ode mnie rzecz. No już podpłyń tu. Niech będzie to. Dobra, teleport. Easy. Łatwiutko. Dobra, najtrudniejsze to będzie Police Lockdown, jeżeli będzie. Nie ma, łatwo. Dziękuję. Najtrudniejsze to będzie Warzone tutaj pewnie, albo Bombs Dropping ewentualnie, ale Warzone. Łatwiutko. Dobra, robimy to. Robimy. Tylko teraz muszę się nie nadziać na policję bez sensu. Zobaczymy, jak to będzie. Bo Warzone spowoduje, że z wejścia będą spawnować się żołnierze, a gdziekolwiek na levelu będą spawnować się kanibale. No więc żołnierze nie będą dla nas agresywni, ale kanibale będą agresywni chyba prawie dla wszystkich, więc no może być całkiem chaotycznie. I jeżeli źle to rozplanuję, to mogę na przykład przypadkowo oderwać od kogoś, policjanci też mnie nie będą lubić przez to i tam takie bajery się będą działy, nie? Zobaczymy jak to będzie. Ale dobra, jest póki co idealnie, jak marzenie. It's a war zone. Dobra, teraz tak, z tej dziury, o właśnie, no idealnie, dwóch wyskakuje, no tak, przecież jak inaczej miał być. Przejdźcie w niego? A nie, oni tu nie będą agresywni do mnie. No już, tak, deportuj mnie, ale tak, 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 o, i teraz się wyteleportuję tu. Easy.
A to mogę robić tylko dlatego, że mam teleport happy, tak naprawdę. To jest perk, który pozwala mi teleportować się niezależnie od warunków. Tak więc gdybym go nie miał, to nie mógłbym tak po prostu godzić się na to, żeby te roboty mnie zabierały. Tak więc no to jest całkiem lucky, muszę przyznać. Jak ja mam to zrobić? Mam czym otworzyć te drzwi? Nie mam. Dobra, mam pomysł. Tranquilize, poczekam sobie, przy okazji sprzedam parę rzeczy. Nic nie mam na sprzedaż, może te dwa nekronomikony. Okej, poczekam aż ten kolega zaśnie. Wtedy szybciutko wywalę te drzwi normalnie po prostu pięścią. Przecież w sumie mógłbym jeszcze uśpić tego kolegę tutaj. Zrobię tak, że strzelę w niego. No dobra, nieważne, jak już widział, to widział, okej, dobra. No, chodź, o dobra, on sobie tam wróci. Teraz będzie tylko jedna osoba, która usłyszy, że wywalam drzwi. Jeszcze problem w tym, że safe jest zamknięty, więc w sumie i tak muszę go uśpić. I teraz... Dobra, on widział, ale nie widział, nie wiem, dobra, okej, easy. Jak gra mi pozwala, to wezmę sobie to. Blindenizer, nice. To jest dobry drop. To jest naprawdę dobry drop. Bo muszę tutaj pewnie wszystkich zneutralizować oczywiście, bo gra mnie lubi bardzo. No tak, jakże inaczej, nie? No, dobra, to zrobię tak, że ten kolega póki jest tutaj, na razie. Dobra, ten kolega dopóki jest tutaj, to w sumie też, nie wiem, to jest całkiem zła RNG. Zacznę od tego. Easy, dobra, 5 sekund na cooldown. Teraz ten tutaj, czy on widzi na zewnątrz? O, dobra, oni nie będą widzieć teraz, dobra, super, bo się obrócili. Teraz jak nikt nie będzie słyszał, to tutaj uderzę pięścią. Uśpię, dobra, klucz wezmę w razie czego. Teraz on zobaczy to ciało, tak? Albo i nie, dobra, mi to pasi. I teraz 5 sekund. Ale już kolego. Dobra, easy. I ostatnie, co to jest? Retrieve from. Dobra, to będę mógł go przekupić, to nie będzie tak trudno. Gorzej z tym, że on mnie oczywiście widzi, ale mam slippery target, to on nawet nie wie jak strzelać. Ha! Prosta sprawa, dziękuję Sol. Dziękuję panie żołnierz. Kolejny jest, panie żołnierz, ale proszę tu wrócić. Dobra, oczywiście zaczynam z najlepszej strony. Dobra, uśpię go już. Żeby mi kolega nie przeszkadzał, tutaj nie będę ich ruszał w razie czego. Stoi oczywiście, to nie tak, że obchodzę ten cały budynek naokoło, bo jestem bardzo mądry. No, już. Dobra, blindenizer niech będzie, niech oni mnie tu nie widzą, bo będą mnie naprawdę denerwować. No iście już. Go on, dobra, no. Dobra, i teraz puk. Właściwie nie ty, ale niech będzie. Dobra, teraz tranquilizer na tego. Bo wszyscy mają bad vision, bo użyłem Blindenizera, więc on nie widzi, że tu usypiam jego kolegów. Retrieve item. No, strzelaj, no, taki mądry. Strzelaj. I tak mnie nie widzisz jeszcze. Dobra, mam minutę, żeby dojść do wyjścia, albo tak po prostu run umrze. Bo speedrun mode standardized jest fajny i zabija cię po 4 minutach na jednym levelu. To nie był szybki level, naprawdę. Jestem całkiem zawiedziony, ale dobra, okej, easy. Oczywiście 0 killi. I teraz ostatni level, gdzie trzeba ukraść czapkę majorowi i samemu zostać majorem. Przy okazji, dzięki temu, że wypełniliśmy Big Questa, czyli po prostu nie zabiliśmy nikogo, wypełniliśmy w ten sposób Big Questa doktora, to mamy teraz super perk taki, że nie mamy cooldownu na naszej chusteczce. Mam kasę, żeby ich przekupić? Nie mam kasy, żeby ich przekupić. Dobra, ale zaraz będę miał kasę. To zrobię tak, sprzedam kamizelkę kuloodporną i lodówkę. I teraz przekupię. Dobra, super. Tak, żebym nie musiał się męczyć. Nie powinienem jakoś... Tak szczerze, nie jestem pewien, czy to był najlepszy wybór, ale no na pewno to nie był zły wybór. Gorzej z tym, że nie mam amunicji do tranquilizera, ale jakoś sobie poradzę. A myślę, że poradzę sobie tak, że... chciałem cokolwiek, żeby tu coś zrobić? Dobra, nie wiem. Ha! Nieźle. Zrobimy tak, że oni niech się tu na mnie potriggerują, czy teraz niech wyskoczą małpy. To nie są moje kille, ja się tam niczym nie przejmuję, nie? Schowam się tylko. Upuściłem tam 3 beczki z małpami, wiecie, bo Donkey Kong Reference. I one po prostu są agresywne do wszystkich, więc tam się coś stało. Zaraz wrócimy, zobaczymy jaki był efekt. No niestety major nie żyje, ale tu czapka została. O, tu kolega do mnie strzela, ale spokojnie. Mogę przecież wyjść przez okno, albo ścianą też może być, on mnie tu przepnie, bo oczywiście on chce mi pomóc, nie? Teleporcik i uwaga, 3, 2, 1, time, dziękuję. Wiem, że nie powiedziałem wcześniej, że będzie time, ale no jest time, przepraszam, bo byłem, wiecie, tak bardzo wciągnięty w run. Tak więc teraz jest nasze przemówienie jako nowego majora, że jest za dużo przemocy w tym mieście. Więc on się pyta, ile osób już zamordowaliście w przeciągu ostatniej godziny. Oni tam się przyznają, wiecie, mówią, że no tak, no okej, przestaniemy. No i super, zostajemy nowym majorem.
upijamy się władzą i będziemy następnym celem dla rezystensu, na tym to polega. Okej, okay. Dobra, tak więc no cieszę się, że skończyłem, nie wiem jaki jest mój real time, ale no in-game time 25 minut 13 sekund, więc myślę, że raczej zmieściłem się w estimate, powinno być okej. Okay. Wiecie, trochę dodaję głosowanie, trochę dodaję spowalnianie czasu, kiedy się otwiera EQ, kiedy się otwiera mapę i takie tam bajery. Więc dobra. Jeszcze jedna cutscenka, patrzcie, cutscenka, o. Dobra, tak więc z mojej strony bardzo dziękuję za obejrzenie Streets of Rock, a was zapraszam na następnego rana. To wszystko ode mnie na dzisiaj, będę jeszcze jutro, ale póki co oglądajcie dzisiaj, donatujcie dzisiaj te rany, które będą teraz, wiecie. Bo to ważne.